Nie tylko budowniczowie wieży Babel mieli aspirację, by być jak Bóg. Dzisiaj również wiele jest takich osób, które chciałyby pretendować do roli Boga tutaj na ziemi, przez swoją władzę, kontrolę, zarządzanie, majątek. Czy jest jakiś sposób, byśmy mogli upodobnić się do Pana Boga? Czy w czymś możemy się do Boga upodobnić? O tym w dzisiejszym słowie. Pokój dobro, witam Was bardzo serdecznie i na samym początku zapraszam do wysłuchania krótkiej historii, którą napisał Bruno Ferrero. Posłuchajcie, proszę. Młodzieniec siedział sam w autobusie. Wzrok miał nieprzerwanie skierowany za okno. Wyglądał na niewiele ponad 20 lat. Był piękny, z twarzą o delikatnych rysach. Pewna kobieta usiadła obok niego. Po zamienieniu kilku słów o pogodzie ciepłej, wiosennej, młodzieniec niespodziewanie rzekł: Byłem w więzieniu przez dwa lata. Wyszedłem dzisiejszego ranka i wracam do domu. Słowa wypływały z niego jak rwąca rzeka, kiedy opowiadał jak dorastał w biednej, uczciwej rodzinie i jakiego jego przestępcza działalność przysporzyła rodzinie bólu i wstydu. Przez te dwa lata nie miał od nich wieści. Wiedział, że rodzice byli zbyt biedni, aby pozwolić sobie na podróż do więzienia, i zbyt prości, aby pisać listy. On sam przestał do nich pisać, ponieważ nie odpowiadali. Trzy tygodnie przed zakończeniem kary uczynił ostatni desperacki krok, który miał mu pozwolić na powrót do ojca i matki. Przeprosił ich za zawód, jaki im sprawił, i poprosił o wybaczenie. Po wyjściu na wolność wsiadł do autobusu, który miał go zawieźć do jego miasta, i którego trasa wiodła obok ogrodu i domu, gdzie dorastał i gdzie nadal mieszkali jego rodzice. W liście napisał, że rozumie ich zachowanie. Dla ułatwienia sprawy poprosił, aby dali mu znak, który mógłby zobaczyć z przejeżdżającego autobusu. Jeśli by mu przebaczyli i chcieliby go przyjąć, Mieli przyczepić białą wstęgę do starej Jabłoni w ogrodzie. Gdyby znaku nie było, młodzieniec nie wysiadłby z autobusu i opuściłby miasto, odchodząc na zawsze z życia rodziny. W miarę jak autobus przybliżał się do celu, młodzieniec stawał się coraz bardziej nerwowy. Do tego stopnia, że bał się spoglądać przez okno, pewien, że nie zobaczy żadnej wstęgi. Po wysłuchaniu jego opowiadania, kobieta ograniczyła się tylko do prośby. Zamień się ze mną. Ja będę wyglądała przez okno. Autobus jechał dalej, mijając jeszcze kilka domów. W pewnej chwili kobieta zobaczyła drzewo. Dotknęła delikatnie ramienia młodzieńca i powstrzymując łzy, wyszeptała: Spójrz, spójrz. Obwiesili całe drzewo białymi wstążkami. Pisze Bruno Ferrero dalej tak. Jesteśmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy. Jesteśmy bardzo podobni do ludzi, gdy osądzamy. Jesteśmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy. Jesteśmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy. Dużo w tym prawdy, chociaż niektórym się wydaje, że mogliby stać się podobni do Boga, posiadając Bożą moc, Bożą władzę, Bożą potęgę, że gdyby tę władzę i moc i wszechmoc Bożą posiadali, zmieniliby świat. Zmieniliby świat, po prostu urządziliby go po swojemu. Urządziliby go po swojemu. W czym przejawia się wszechmoc Pana Boga, w czym przejawia się Jego władza, w czym najpełniej objawia się Jego wszechmoc? Słuchajcie, bardzo po raz kolejny ujęła mnie modlitwa, którą kapłan odprawia w czasie Mszy Świętej. W minioną niedzielę, na początku Mszy Świętej, kapłan modlił się takimi słowami: Posłuchajcie, proszę. Boże. Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udziel nam nieustannie swoje łaski, abyśmy, dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Pierwsze zdanie, pierwsze słowa: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. W jaki sposób możemy się upodobniać do Pana Boga? Przez to, że sobie nawzajem przebaczamy, przez to, że mamy dla siebie otwarte serce, przez to, że nie oceniamy, nie krzywdzimy, nie wydajemy wyroków. Mamy być dla siebie dobrzy. Mamy być dla siebie pełni pełni miłości, pełni miłosierdzia. Jezus mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec Wasz niebieski. Miłosierdzie, które przejawia się w zrozumieniu. Miłosierdzie, które przyjawia się też w chęci pomocy drugiemu człowiekowi, w przygarnięciu go. Miłosierdzie, które, które porusza ludzkie serce dlatego że widzi biedę drugiego człowieka. Tak, takie właśnie jest miłosierdzie Pana Boga. Bóg pełen miłosierdzia posłał do nas swojego Syna, bo widział, jak bardzo pobłądziliśmy, bo widzi, jak bardzo zgrzeszyliśmy, bo widzi, jak bardzo jesteśmy pogrążeni w grzechu. Dał nam swojego Syna, żeby ten Syn wyrwał nas z niewoli grzechu. W tym przejawia się miłość, w tym przejawia się miłosierdzie Pana Boga, że ona jest miłością ratującą. Mamy siebie też nawzajem ratować. Przez dar miłości, przez dar przebaczenia. Przez dar przyjęcia drugiego człowieka. Oczywiście tu nie chodzi o to, że my nagle o wszystkim zapominamy, o całej krzywdzie. To, to, to tutaj nie ma automatyzmu. Tu trzeba też swoje, swoje, swoje grzechy odpokutować, trzeba naprawić to co, się, to, co się zepsuło. Ale właśnie ta wszechmoc Pana Boga, o której mówimy, Polega na tym, że pomimo tego, że my Go obrażamy naszym grzechem, pomimo tego, że my odwracamy się od Jego miłości, pomimo, że my ten Boży majestat, nawet jeżeli mówimy o majestacie, to mówimy o majestacie miłości, jednak w jakiś sposób obrażamy, że Bóg nam przebacza, pomimo, pomimo wszystko. I my sobie też mamy przebaczać. My też mamy być dla siebie miłosierni, my też nie mamy być jakimś tam takim majestatem, który teraz nagle urażony czeka na nie wiadomo jakie przeprosiny. No słuchajcie, kto z nas, kto z nas jako ludzi, kto z nas jako stworzenia mógłby w, jakiś, w jakikolwiek sposób wynagrodzić, wynagrodzić Panu Bogu? Dlatego potrzebny był Syn Boży, żeby za nas odpokutować, żeby, żeby za nas spłacić dług, który my zaciągnęliśmy przez nasze grzechy nie bądźmy tacy dumni, tacy pyszni tacy zarozumiali czekając aż no nie wiadomo w jaki sposób zostanie nam wynagrodzona krzywda czy ból czy cierpienia, którego doświadczyliśmy bądźmy miłosierni w tym najbardziej upodabniamy się do Pana Boga jeszcze raz może to końcowe zdanie, które Bruno Ferrero napisał jesteśmy bardzo podobni do bestii, gdy zabijamy Jesteśmy bardzo podobni do ludzi, gdy osądzamy. Jesteśmy bardzo podobni do Boga, gdy przebaczamy. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy. Przebaczajcie, zobaczycie, że kiedy przebaczycie, a nawet się trochę rymuje, zobaczycie, że kiedy przebaczycie, będzie też więcej pokoju w Waszym sercu. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.